tvpodkarpacie.pl. Szanowni Państwo, bardzo pięknie witamy i dziękujemy za skorzystanie z naszego zaproszenia. Pogoda jest taka, jaka jest, tym bardziej doceniamy, że Państwo tutaj jesteście z nami. Na konferencji prasowej z udziałem Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pana Władysława Ortyla i moim jako posła do Parlamentu Europejskiego. A temat konferencji zasygnalizowaliśmy Państwu w zaproszeniu, które zostało do Was wysłane. To znaczy chcemy dzisiaj Państwu powiedzieć o najważniejszych z punktu widzenia Województwa Podkarpackiego, ale też nowej władzy, nowego rządu, z punktu widzenia również Brukseli, priorytetach rozwojowych dla naszego regionu. Spotykamy się dość regularnie w tych sprawach, o których chcemy dzisiaj Państwu powiedzieć, ale warto, abyście poznali Państwo, co chcemy robić w przyszłości w kilku kluczowych dla Podkarpacia tematach. Otóż traktujemy, uważamy, że jednymi z najważniejszych priorytetów rozwojowych dla naszego regionu jest oczywiście droga S19, czyli tak zwana droga Via Carpatia, S19 w Polsce, biegnąca również przez nasze województwo. Droga kluczowa z punktu widzenia rozwoju naszego regionu. I drodzy Państwo, jak wiecie, przez ostatnie lata wspólnie z Panem Marszałkiem zabiegaliśmy o to, aby jak najwięcej decyzji wykonawczych w sprawie tej drogi zostało wydanych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ta presja miała sens, ponieważ jak wiecie, rozpisane są przetargi na drogę w kierunku Lublina, na kierunku Rzeszów-Lublin. Ten odcinek jest w drodze priorytetowych odcinków w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sieć transportową TNT, będzie na pewno budowany i na pewno nie spodziewamy się tutaj żadnych zakłóceń. Jak również warto przypomnieć, pewnie wiecie, ale to też trzeba podkreślić, mamy również dzięki wysiłkowi województwa, pana marszałka, zapisane do budowy w kontrakcie terytorialnym z rządem odcinek między Rzeszowem a Babicą, a w ostatnich dniach została również wydana decyzja środowiskowa kluczowa z punktu widzenia budowy każdego projektu unijnego na odcinek od Babicy do Barwinka na granicy ze Słowacją. I to jest, drodzy Państwo, ten stan na dzień dzisiejszy. To, co musimy w najbliższych latach zrobić, na pewno i w Brukseli, i w polskim rządzie mocno lobbować, żeby na ten odcinek do Barwinka znalazły się pieniądze, ponieważ, powtarzam, decyzja środowiskowa już w tym temacie jest wydana. Gdyby się udało środki na ten odcinek znaleźć, wygospodarować w budżecie unijnym, drodzy Państwo, na co moim zdaniem są szanse. W przyszłym tygodniu będę się spotykał w tej sprawie z panią komisarz Bulc, komisarz transportu Unii Europejskiej. No to mielibyśmy bardzo ładnie połączone, skomunikowane Podkarpacie, zarówno z południem Europy, no bo droga biegłaby w kierunku Barwinka, przez Rzeszów w stronę Lublina, a z Lublina do Warszawy również jest planowana droga ekspresowa. I to jest jeden z najważniejszych priorytetów dla nas w najbliższych latach. Drugi to strategia makroregionalna dla Karpat, a więc dodatkowy instrument finansowania rozwoju regionu Karpat, w tym Podkarpacia, ze środków europejskich. Są pewne zagrożenia w tym temacie, za chwilę pan marszałek o tym powie, ale będziemy robić wszystko, żeby ta strategia w najbliższych latach na poważnie zaistniała w Brukseli. Staraliśmy się o to zabiegać przez ostatnich latach. No z wielu względów nie powiodły się te starania, ale z drugiej strony efektem naszych prac w ostatnich latach było to, że poprzez konferencję, które organizowaliśmy w Brukseli w tej sprawie, poprzez organizowane przez pana marszałka Kuchcińskiego konferencje w Kasiczynie, dokładnie w tej sprawie, poprzez różnego rodzaju ekspertyzy, które zlecaliśmy, jeżeli chodzi o strategię karpacką, mamy gotowy dokument w postaci mapy drogowej, jak do tej strategii dojść, jakie są argumenty za tą strategią i tak naprawdę Komisja Europejska w najbliższych miesiącach dostanie gotowy od nas materiał, który będzie oczywiście przedstawiony przez nasz rząd na rzecz takiej strategii w najbliższych latach, aby ona powstała w Unii Europejskiej. I drodzy Państwo, to w formie wprowadzenia, powtarzam, S19, priorytet numer jeden, strategia karpacka dla regionu Karpat, tutaj w tym Podkarpacia, priorytet numer dwa i na poziomie współpracy, którą mamy bardzo dobrą tutaj z województwem, ze strony moim
udziałem w Brukseli, pana marszałka na poziomie województwa i naszych ministrów, naszego rządu w Warszawie, będziemy robić wszystko, żeby te projekty były takim realnym efektem naszych działań i rządów Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych latach. Panie marszałku. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o nasze prace związane z strategią karpacką, będzie dalszy ciąg, tak? Tu pan poseł Tomasz Poręba powiedział, kiedyś pracowaliśmy przy tym z pozycji oczywiście opozycji, dzisiaj przechodzimy do realnej pracy z pozycji partii, która sprawuje władzę w Polsce i myślę, że to będzie łatwiejsze przełożenie tych naszych celów i zadań na Europę i Parlament Europejski i Komisję Europejską. Przypomnę, że oczywiście szczebel parlamentarny na poziomie i Parlamentu Europejskiego i naszego Parlamentu, Sejmu, Senatu jest dobrze eksploatowany, włączał się w to też obszar bardzo wielu dyplomatów z różnych krajów karpackich. Rozruszaliśmy ten element samorządowy, prawda, czyli popiera nas w tych sprawach samorząd województwa małopolskiego i śląskiego, natomiast brakowało nam tego wsparcia rządowego. Ono dziś myślę, że będzie, ale w dalszym ciągu staramy się rozwijać ten efekt związany z Karpatami, ze strategią karpacką na poziomie samorządu. Stąd moja inicjatywa przy bardzo mocnym wsparciu pana posła Tomasza Poręby w Komitecie Regionów, który jest takim ciałem samorządowym na poziomie Komisji Europejskiej, utworzyłem międzyregionalną grupę karpacką. Aż 19 członków na moją propozycję zgłosiło się, a więc spełniliśmy ten minimalny poziom ilości członków, żeby można było międzyregionalną grupę zawiązać. Potem jeszcze doszła 6 osób. Dzisiaj ta międzyregionalna grupa liczy 25 osób. W najbliższym czasie będziemy się spotykali, aby oczywiście na tym poziomie samorządowym, na poziomie europejskim wspierać strategię Karpat. No i oczywiście nie ma nigdy tak, że jest wszystko tylko dobrze, bo pojawiła się taka inicjatywa, no też na poziomie brukselskim, że tak mogę powiedzieć, aby strategię dunajską rozszerzyć o strategię karpacką. Proszę państwa, przygotowuję stanowisko i z upoważnienia samorządów i także z upoważnienia pana marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego będę na najbliższym spotkaniu w tej sprawie prezentował krytyczne stanowisko w tej sprawie, bo uważamy, że strategia karpacka jest terytorialnie rozchodzi się ze strategią dunajską. Ilość krajów i regionów oczywiście znacznie się rozrasta, ale nie wszystkie się w tym mogą łączyć. Góry i rzeka są rzeczami tutaj też rozbieżnymi. Nasze podejście projektowe związane właśnie z główną tą osią i barierą rozwojową, jaką jest brak drogi ekspresowej S19, po prostu nie pasuje do tej koncepcji i będziemy krytycznie stanowisko na najbliższym spotkaniu tej makroregionalnej grupy strategicznej w Brukseli 25 będę takie stanowisko krytyczne prezentował. Przypomnę też państwu, że podpisaliśmy porozumienie z regionem węgierskim i z dwoma regionami słowackimi w sprawie Via Carpatii 17 kwietnia tego roku i także rozpoczęliśmy pracę, aby pozostałe regiony naszego kraju, też do tego porozumienia międzynarodowego się dopisały. Jest to swoista kontynuacja deklaracji łańcuckiej, która była w pierwszej odsłonie zawarta w obecności świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i chcemy, żeby ona się rozszerzała o następne regiony. Dziś już województwo mazowieckie i województwo lubelskie wyraziło taką wolę. Czekamy jeszcze na pozostałe deklaracje z Podlasia i będziemy chcieli też zrobić w tej sprawie spotkanie o charakterze międzynarodowym, aby poszerzyć to porozumienie o współpracy na rzecz budowy Via Carpatii. Myślę, że te ważne elementy działań, pokazane właśnie na przechodzenie do działań sprawczych związanych i z Via Carpatią, i ze strategią
Karpacką są takim przykładem, co możemy w obecnej sytuacji politycznej zrobić dla Podkarpacia, nie tylko dla całego kraju, bo ten rozwój gospodarczy obszarów wschodnich jest, jak Państwo wiedzą, konieczny do dalszego starania się zabiegania o wsparcie dla tej części naszego kraju. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do pytań, jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić. Otóż my w ostatnich latach staraliśmy się jakby nie marnować czasu i w kontekście strategii karpackiej w sprawie drogi Via Carpatia i S19, ale też w ostatnich tygodniach chciałem Państwa poinformować, że jednym z takich form wsparcia dla tych dwóch projektów jest to, co zrobiłem w Parlamencie Europejskim, bo to ważne, udało się złożyć dwie deklaracje pisemne na rzecz właśnie tych dwóch projektów, strategii karpackiej i drogi S19, na rzecz drogi Via Carpatia, pod którą będą się podpisywać posłowie do Parlamentu Europejskiego z całej Unii Europejskiej. Będziemy prowadzić bardzo mocny lobbying na rzecz tych deklaracji. Po co? Po to, żeby nasz rząd, nasi ministrowie, mając tego typu właśnie dokumenty, jak właśnie deklaracja jedna czy druga w tych dwóch sprawach, mieli też formę, była to forma nacisku Parlamentu Europejskiego na budowę, na przygotowanie przez Unię Europejską tych dwóch projektów i na procedowanie ich na poziomie Unii Europejskiej. I drodzy Państwo, generalnie zależy nam na tym, żeby podkreślić jedną rzecz. No, będąc w opozycji, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te dwa projekty były procedowane na ile to było możliwe. Teraz mamy rząd i chcemy zrobić wszystko, żeby nasi ministrowie, nasz rząd w tych dwóch strategicznych dla Polski Wschodniej, dla Podkarpacia, dla Karpat projektach był bardzo aktywny zarówno na poziomie krajowym, ale też na poziomie europejskim, kluczowym z punktu widzenia finansowania tych dwóch projektów. Dlatego chcemy jeszcze raz podkreślić, że wiele rzeczy się udało zrobić. Mamy mapę drogową dochodzenia do strategii karpackiej. Mamy bardzo mocno zaawansowane na poziomie Podkarpacia prace, zarówno koncepcyjne, jak i projektowe i środowiskowe, jeżeli chodzi o drogę S19. Teraz jest potrzebne dociśnięcie mocno w Brukseli, ale też u nas, w naszym rządzie, naszych ministrów, żeby te sprawy procedowali na poziomie właśnie relacji z Brukselą, ponieważ to oni są partnerem głównym. Polski rząd dla Komisji Europejskiej jest głównym partnerem w przygotowaniu tego typu właśnie strategii czy projektów transportowych, jak te, o których dzisiaj z panem marszałkiem, z państwem, o których rozmawiamy dzisiaj z państwem tutaj w Rzeszowie. Proszę o pytania. Jeżeli... Panie pośle, ta strategia karpacka dla takiego zwykłego człowieka może dość zagadkowo brzmieć. Jakie taki zwykły obywatel Podkarpacia może mieć korzyści z tej strategii? Drodzy Państwo, na poziomie Unii Europejskiej, panie redaktorze, funkcjonuje kilka strategii, które są dedykowane czy to regionowi Alp, czy to regionowi Morza Adriatyckiego, czy to Dunaju. Nie ma najmniejszego powodu, żeby nie było strategii karpackiej. I dlaczego te strategie są tak popularne na poziomie europejskim? Otóż dlatego, że to, co powiedziałem wcześniej, stwarzają dodatkowe instrumentarium finansowe do tego, aby ze środków europejskich finansować infrastrukturę, kulturę, dziedzictwo narodowe, innowacje, rozwój technologiczny, krótko mówiąc, szeroki spektrum, gamę możliwości, jakie daje Unia Europejska, alternatywnych do środków, które są przypisane Polsce na lata 2014-2020. Krótko mówiąc, Dunaj, czy Alpy, czy Adriatyk mają możliwość jakby finansowania swoich projektów transportowych na przykład, również w ramach tej strategii, ponieważ Unia Europejska wygospodarowuje dla każdej strategii dodatkowe środki na rozwój danego obszaru. I oczywiście, ja nie mówię o tym, że mówimy o strategicznych celach, w tym przypadku czy strategia, czy droga S19, czy rozwój szeroko rozumianej innowacyjności na poziomie Karpat, no to na pewno byłoby finansowane właśnie w ramach tej strategii. Czyli powtarzam, dodatkowy instrument, który Unia Europejska ma, aby finansować różnego rodzaju projekty z szerokiej gamy aktywności Unii, którą oczywiście prowadzi na terenie wspólnot. Czyli ta strategia jest dopiero przygotowywana.
Ta strategia, dzięki naszej, powtarzam tutaj, pracy w przeszłości, mapa drogowa dochodzenia do tej strategii jest gotowa. Punkt po punkcie wiemy, co trzeba zrobić. Przez ostatnie lata nie mieliśmy wsparcia ze strony polskiego rządu, ponieważ polski rząd zaakceptował strategię dunajską jako taką, chociaż Polska nie była do niej włączona, nie zabiegał generalnie o strategię karpacką. My chcemy bardzo mocno na poziomie europejskim tą strategię pokazać, że jest niezbędna i nie ma powodu, powtarzam, nie ma powodu, żeby taka strategia dla Karpat nie powstała z dwóch względów. Po pierwsze, najuboższy region Unii Europejskiej, bardzo słabo również rozwinięty pod względem transportowym, społecznym i ekonomicznym. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli strategię swoją mają Alpy, teren górzysty, również region górski, dlaczego mają nie mieć Karpaty? Ja w nieoficjalnych rozmowach, które miałem wielokrotnie przyjemność prowadzić z panią komisarz Kretu, komisarz rozwoju regionalnego, czy z panią Bulc, komisarz transportu, wiem jedno. Jeżeli będzie inicjatywa ze strony polskiego rządu, ze strony właściwego ministra, jeżeli temat się pojawi na poważnie w Brukseli, Komisja Europejska na pewno do niego też poważnie podejdzie. I to chcemy w najbliższych miesiącach uzyskać, żeby ten temat na poważnie zaistniał w stolicy Europy. Proszę bardzo. Panie pośle, jakie tam, jakiego rzędu mogą być to pieniądze na ten rozwój prawa? Ja wiem, że to dzisiaj trudno mówić. Powiem tak. Nie mogę powiedzieć o konkretnych kwotach, ponieważ te konkretne kwoty są w ogóle uzależnione od tego, jak ta strategia w ogóle będzie zbudowana, w oparciu o jakie priorytety. Do tego wówczas Unia Europejska przygotowuje, Komisja Europejska, właściwe instrumentarium finansowe. Ale mogę Państwu powiedzieć, że z tej strategii na przykład region Adriatyku bardzo mocno, jeżeli chodzi o turystykę, i bardzo mocno jest finansowana turystyka ze środków europejskich w Chorwacji, na Słowenii, czy również we Włoszech, no bo to jest ten region. I oni są bardzo, rozmawiałem z wieloma posłami z tamtego regionu, oni bardzo sobie tą strategię cenią, ponieważ mają dedykowane instrumentarium finansowe właśnie pod kątem rozwoju turystyki. Niemcy, Szwajcarzy z kolei, Włosi, Francuzi są bardzo mocno wspierani, jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową w regionie Alp, bo jest strategia karpacka, głównie alpejska, dedykowana na rozwój infrastruktury w tamtym terenie. I to, ile będzie środków, to jest oczywiście przedmiot negocjacji, rozmów i stworzenia tych właściwych priorytetów, które ta strategia będzie się koncentrować. Kiedy jest realna szansa na wybudowanie F-19 tutaj, przynajmniej na tym odcinku podkarpackim? Powtarzam, mamy w tym momencie stan na dzień dzisiejszy, na listopad 2015. Rozpisane przetargi i wpisaną drogę Lublin-Rzeszów do sieci priorytetowej TNT Unii Europejskiej, co gwarantuje finansowanie i raczej niezakłóconą budowę. Ona jest planowana do 2023 bodajże roku, 2022 jej powstanie. I tu jestem spokojny. Jest wpisana do kontraktu terytorialnego droga S19 w kierunku południowym do Rzeszów-Babica. I tutaj też jest zarezerwowane, albo inaczej, jest zapewnione instrumentarium finansowe również z Unii Europejskiej, ze strony rządu, że to będzie budowane. Kluczem, drodzy Państwo, w tym momencie jest walka o ten odcinek Barwinek-Babica, czyli do granicy ze Słowacją, gdzie jest jedna przeszkoda, którą ja już wiem, że ona się pojawi w rozmowach z Komisją, otóż taka, że mamy decyzję środowiskową i to jest bardzo dobra, bo to jest kluczowy dokument, ale z drugiej strony ten odcinek nie został przez polski rząd poprzedni wpisany do tej sieci głównej, tak jak Lublin-Rzeszów. A według prawa unijnego jest tak, że w pierwszej kolejności powinny być finansowane odcinki, które są wpisane do tej core network, czyli do tej sieci głównej, podstawowej szlaków transportowych Unii Europejskiej. Więc naszym celem jest, aby była bardzo mocna presja naszego rządu, naszego ministra transportu, nasza jako europosłów, marszałka, aby, bo są precedensy takie, że Unia Europejska pod pewnymi argumentami, a tu są argumenty również nie tylko kwestie ekonomiczne, ale też bezpieczeństwa Unii Europejskiej, bo droga S19 to jest zwiększenie bezpieczeństwa tej Unii Europejskiej na swojej wschodniej flance.
Karpatce wydała akt delegowany, aby wyjąć z drogi drogę Barwinek-Babica, czyli ten, na której jest decyzja środowiskowa, z sieci uzupełniającej, której jest teraz, i przesunąć go do sieci bazowej, głównej, podstawowej szlaków transportowych Unii Europejskiej. I jestem, o to idzie gra. I tak, jeżeli nam się to udało, no to mamy pieniądze na to, żeby budować do Barwinka drogę w najbliższych latach i dzięki temu Podkarpacie, powtarzam, byłoby przez S19 pokryte w całości, jeżeli chodzi o budowę i powstanie, z zagwarantowanymi środkami, bo o to w tym przypadku idzie. Jaki jest pomysł na połączenia kolejowe w województwie podkarpackim? Bo tutaj też ta perspektywa unijna daje duże możliwości do rozwoju kolei. Znaczy, po pierwsze, oczywiście walczymy o ten nasz najważniejszy, jednocześnie krytyczne połączenie z Warszawą, to co Państwo wiedzą. Dodatkowe możliwości wsparcia rozwoju tej infrastruktury kolejowej daje nam program operacyjny Polska Wschodnia i oczywiście także w dalszym ciągu samorząd województwa podkarpackiego będzie pracował nad siatką połączeń, nad połączeniami wykrętowymi, nad uruchamianiem nowych połączeń, jeżeli chodzi o naszą południową część województwa podkarpackiego. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zawiązać Wojewódzki Fundusz Kolejowy. Weszły to naprawdę z dużą ilością samorządy gminne, powiatowe. Dzisiaj oceniamy stan koniecznych inwestycji, małych inwestycji infrastrukturalnych wzdłuż tych linii kolejowej, także jest to naprawdę ważne nasze działanie, które będzie wspierane i z Regionalnego Programu Operacyjnego, i z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Myślimy o tym także, aby uzyskać finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotyczyć to ma kolei aglomeracyjnej, czy połączenia kolejowego z naszym lotniskiem, a właściwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Jasionce. I tutaj też jest przykład, jak już pan redaktor pyta, wspólnych działań, które na przykładzie linii kolejowej L25 Dębica-Ocice, działań, które doprowadziły do przygotowania studium. Dzisiaj to studium jest aktualizowane po tych trzech latach i już są przygotowane założenia projektowe i myślę, że w przyszłym roku będzie można przystąpić do realizacji inwestycji infrastrukturalnych na kolei, nie tylko na kierunku warszawskim, ale i także na tych wewnętrznych tutaj naszych liniach kolejowych. To jest bardzo ważne pytanie, bo ta linia L25 Dębica-Mielec-Ocice, ona będzie przebiega przez cztery strefy ekonomiczne: Mielecką, Dębicką, Tarnobrzeską i Dębicką. Ale, co bardzo ważne, w projekcie jej budowy i modernizacji jest również tak zwany szeroki tor, modernizacja szerokiego toru LHS na wschód, kluczowej dla nas linii również, jeżeli chodzi o handel ze wschodem i wymianę towarową. I to jest o tyle bardzo ważne, że to, co pan powiedział, środków będzie więcej. Wiecie, ile będzie środków na kolej w nowej perspektywie? Teraz było 4,5 miliarda, ma być 10. 10 miliardów euro dedykowane tylko i wyłącznie na modernizację, na budowę linii kolejowych w Polsce. I wielkim wysiłkiem musi być polskiego rządu, naszego, abyśmy ani jednego euro z tych środków, tak jak było w poprzednich latach, po prostu nie zmarnowali. I my na pewno będziemy tutaj w tej sprawie bardzo aktywni. Zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu, czy rozpoczęciu prac modernizacyjnych na tej linii, o której wspomniał pan marszałek, Dębica-Mielec-Ocice, bo ona jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju północnej części województwa, ale też jest bardzo dużo potrzeb, jeżeli chodzi o kolej na terenie województwa, które te pieniądze mogą po prostu zaspokoić i na pewno w tych tematach będziemy aktywni, bo bez kolei Podkarpacie, mając drogę A4, autostradę czy IS-19, ale nie mając dobrego połączenia z Warszawą czy z naszymi sąsiadami, jeżeli chodzi o ościenne państwa, będzie nam się trudniej rozwijać. Mając drogę, mając kolej dobrze zmodernizowaną, na pewno ten rozwój będzie znacznie szybszy. Zabiegi Polski w sprawie strategii karpackiej czy L19 mogą wpłynąć na takie nie najlepsze na starcie relacje polskiego rządu z
Europą, jeśli chodzi o uchodźców, jeśli chodzi o ostatnią wypowiedź ministra Błaszczaka o Niemcach. Jak pan myśli, jak to może wpłynąć? Na pewno trzeba oddzielić dwie rzeczy. Po pierwsze, to na jakie akcenty się kładzie nacisk głównie teraz w polskich mediach, w tych głównych mediach, że oto jest polski rząd antyeuropejski, nie chce współpracować i tak dalej, to, drodzy Państwo, jest rzeczywistość, jakby nazwijmy ją w tym momencie, polska, medialna. Natomiast jest też rzeczywistość brukselska, jest też rzeczywistość administracji brukselskiej, której, no, z całym szacunkiem, ale przede wszystkim interesuje skuteczność administracji danego kraju, w tym przypadku administracji polskiej w absorpcji środków europejskich, bo z tym było bardzo niedobrze, a nade wszystko w dobrej współpracy na poziomie merytorycznym. To znaczy, my jesteśmy absolutnie, znaczy nowy rząd, wbrew temu, co się mówi w wielu miejscach w Polsce, cytując różnego rodzaju gazety czy media, wbrew temu, co się mówi, jest witany z pewną nadzieją, jeżeli chodzi o ten merytoryczny, profesjonalny aspekt współpracy z Brukselą. Dotychczas ten kolej jest jakby modelowym przykładem, że ta współpraca, ten brak profesjonalizmu przełożył się na to, że mają 4,5 miliarda euro na kolej w latach 2007-2013, wykorzystaliśmy 61%, a reszta została przekazana na niskopodłogowe tramwaje i na kasy biletowe i nawet nie w Polsce Wschodniej, tylko w głównych miastach Polski Zachodniej. A polski rząd starał się przesunąć te dramatycznie, prosząc Komisję Europejską o środki z kolei na drogi, co było wbrew w ogóle prawu europejskiemu. Więc odpowiadając na pani pytanie, jest oczekiwanie na profesjonalną, merytoryczną i dobrą współpracę po to, żeby te wszystkie projekty, które zostały uzgodnione i mają być realizowane ze środków europejskich w Polsce, były realizowane skutecznie. I to jest moje odczucie, zresztą ja mogę państwu powiedzieć, że jak rozmawiam czy to z komisarz Bulc, czy z komisarz Kretu, one oczekują profesjonalizmu. Mniej polityki, mniej jakby tej takiej otoczki medialnej, a profesjonalizmu w relacjach z Brukselą. I my musimy ten profesjonalizm pokazać jako rząd, bo to jest kwestia tak naprawdę strategicznych projektów, które zostały wynegocjowane i olbrzymich pieniędzy, które do Polski mają spłynąć w następnych latach. Ja wiem, że wiara nie ma z tym nic wspólnego, ale wie, że pan to, co pan w tej chwili mówi. Ale co takiego powiedziałem, co bym miał nie wierzyć? Pan to, że Unia Europejska po tych wszystkich wypowiedziach, po tych dzisiejszych informacjach, że PiS chce odwołać Tuska na przykład, będzie nam przychylna? Powiem pani tak, powtarzam. Rzeczywistość medialna i cytowanie na przykład ale gazety... Ale ludzie żyją rzeczywistością medialną. Powtarzam, rzeczywistość medialna i cytowanie na przykład gazety Le Soir w głównych mediach polskich, gazety skrajnie liberalnej, lewicowej i nigdy nie będącej sympatykiem nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale generalnie Polski, bo krytyczna była zawsze ta gazeta, wiem to, bo mam ją na co dzień w rękach, nie jest dla mnie wiarygodnym źródłem informacji. Z całym szacunkiem, mnie interesuje to, co słyszę z Komisji Europejskiej w tym momencie, że nowy rząd jest wbrew temu, co się mówi w Polsce, przyjmowany z nadzieją na lepszą, profesjonalną współpracę w kluczowych projektach. Po to, żeby po prostu te relacje były lepsze niż dotychczas, że nie będziemy marnować szans rozwojowych, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach. I ja rozumiem, że ludzie oczywiście żyją przekazem medialnym, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja jestem też od tego, żeby państwu powiedzieć, że od środka to wygląda trochę inaczej, że w Brukseli czekają na profesjonalną ekipę, bo to jest jakby dla nich kluczem do... I jeszcze jedna rzecz, Węgry. Też frontalny atak na Węgry, niby w Polsce się mówi, w Unii Europejskiej, w innych miejscach. Ja państwu powiem, że to jest kraj, który, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków europejskich i o współpracę z Brukselą na poziomie merytorycznym, jest najlepiej postrzegany, jeden z najlepiej postrzeganych w tym momencie przez Komisję Europejską. Czyli jest otoczka medialna, polityczna, ale jest też rzeczywista współpraca na poziomie merytorycznym projektów i Węgry tutaj wypadają bardzo dobrze. No, dlaczego ma nie być tak w przypadku Polski? Jaki jest horyzont czasowy? Kiedy możemy się spodziewać i liczyć? Kiedy mogą nastąpić decyzje dotyczące dziewiętnastki i strategii karpackiej? To może się w tym roku, w przyszłym roku, czy... To znaczy tak, jeżeli chodzi o S19, powtarzam, Lublin, Rzeszów mamy zabezpieczony. Nie, tak. Tak jest. Do Babic mamy zabezpieczone. Mamy ten odcinek krytyczny, czyli wpisanie do Babice Barwinek.
przyszłym tygodniu widzę się z panią komisarz Bulc. Następnie będziemy mieć spotkanie też z ministrem Adamczykiem w najbliższym czasie, z panem marszałkiem. Zaczynamy bardzo mocną pracę, żeby po prostu ten odcinek, po pierwsze, znaleźć takie argumenty i takie, znaczy musi być przygotowany przez polski rząd takie instrumentarium finansowe, ale też argumenty, głównie też o strategicznym znaczeniu, żeby przekonały Komisję Europejską. Dlaczego? I to jest bardzo ważne, ponieważ zapomniałem o tym powiedzieć. Jest teraz druga pula rozpisana na projekty z drugiej tury CEF-u, czyli Connecting Europe Facility, tego instrumentu łącząc Europę. To jest instrument stworzony do ekstra projektów, do takich ponad, niezwiązanych z RPO, niezwiązanych, znaczy to mają być takie ekstra projekty strategiczne dla Unii Europejskiej. I my mamy pomysł na to, żeby właśnie w ramach CEF-u, w ramach Connecting Europe Facility, wystąpić właśnie z bardzo dobrym przygotowaniem wnioskiem, aby finansować ze środków dedykowanych dla tego instrumentu właśnie ten odcinek. Tylko pierwsze, my musimy poznać stanowisko Komisji, czy da się przenieść z sieci uzupełniającej do sieci głównej, bazowej, ten odcinek do Barwinka, bo powtarzam, bardzo ważnym argumentem za tym, żeby to zrobić, jest decyzja środowiskowa, bo będziemy, pierwsze pytanie, jakie będę miał od pani Bulc, to czy jest decyzja środowiskowa. Ja już mogę powiedzieć, że decyzja środowiskowa jest. I teraz jest potrzebna presja, lobbying, bardzo mocne zabieganie o to, żeby znaleźć formułę przeniesienia tego odcinka do sieci głównej Unii Europejskiej, bo one tylko mogą być finansowane z doświadczenia pan wie, ile to trwa? Powiem pani tak, nie mogę teraz obiecać, jakby nam się udało to w ogóle zrobić, to ja będę w ogóle najbardziej szczęśliwym człowiekiem pod słońcem. Strategia karpacka, to już jest jakiś horyzont, to możliwe, czy raczej? Znaczy ja myślę, że w przeciągu najbliższego roku powinny tu nastąpić już po prostu decyzje. Przypomnę, że niektórzy uważają, że taką strategię karpacką nie można uruchamiać w trakcie trwającej perspektywy. To nie jest prawda. Strategia dunajska w trakcie prezydencji została. Tak, jak i Alpy, no, w trakcie perspektywy finansowej 2027-2013 został uruchomiony. To nie musi być od samego początku, także to przeszkodą nie jest. I ja myślę, że przyszły rok to jest to, co już nas realnie powinno czekać gdzieś w połowie roku. Taka się powinna rysować perspektywa. Będziemy wiedzieli, jak się zakończy ta sprawa tej, no, z punktu widzenia naszego i nie tylko i pozostałych województw, też negatywna propozycja, aby połączyć strategię karpacką z dunajską, prawda? Żeby włączyć, o właściwie tak to można powiedzieć, by połączyć, nie, bo jeszcze nie ma. Jeżeli ta inicjatywa, no, zostanie odsunięta i pokazana zostanie równolegle aktywność rządu naszego w tej sprawie, przypomnę, że my mieliśmy dobre kontakty i z rządem słowackim i z rządem też węgierskim, prawda, w kontekście, przypomnę, że pani komisarz Kretu jest z Rumunką i też z rządem rumuńskim, że chętnie by się do tej inicjatywy włączyli, a nie było inicjatywy ze strony polskiej, prawda, także no, tu musi być jedność propozycji, nie można sobie wyobrazić, że bez jednego rządu można wystąpić o strategię karpacką. Także ten element zakładamy, że jest jako przeszkoda zlikwidowany i teraz, no, przed nami tylko i wyłącznie uważamy procedura i kwestia, no, mniej lub więcej czasu na to potrzebne, to zobaczymy. To jest bardzo ważna rzecz, to co powiedział pan marszałek, odpowiadając na pani pytanie. W pierwszej kolejności musimy zablokować te plany, które są negatywne, połączenia tych dwóch strategii, bo one z punktu widzenia Karpat są bez sensu. A nie jest tak, że lepiej mieć połączony niż w ogóle? To znaczy tak, ponieważ te plany są na bardzo początkowym etapie, myślę, że jest szansa na to, żeby zagrać o całą pulę, to znaczy zablokować ten projekt i zagrać po prostu o lobbying mocny na rzecz całej strategii. I na tym się będziemy koncentrować. Gdyby nie była możliwa aktywność ze strony rządu polskiego w tej sprawie, prawda? Żeby, no tak, to byśmy to byśmy poszli w ten wariant lepszy wróbel w garści, no tak, niż skowronek na dachu, tak pani redaktor mówi. Ale jak mamy za sobą, tak uważamy i będziemy mieli w sprawach karpackich rząd, to decyzja powinna być taka, jaką chcemy zaprezentować 25 listopada. A skąd w ogóle się wzięła ta koncepcja włączenia tej strategii karpackiej w strategii dunajską? Znaczy, no, wiecie państwo, no, czasami jest praca taka, że przed pewnymi decyzjami
być może ktoś próbował znaleźć jakąś tam uliczkę albo ucieczkę, prawda? Bo już w tej chwili wiedzą, że rząd się z takim wnioskiem zwróci, prawda? Więc już wyartykułowano wcześniej taką propozycję, która no, ma... Wyartykułowano w Warszawie czy w Brukseli? Nie, nie, nie. To jest z poziomu Brukseli autentycznie. Także... Prezydencji luksemburskiej. Tak, dokładnie, tak, która teraz tak, ma prezydencję, także, to jest z poziomu Luksemburga. A ten 25 listopada, to jest ta data? Gdzie to będzie prezydent? Brukseli, tak, tak. Mhm. Jeśli nie ma więcej pytań, pięknie Państwu dziękujemy. tvpodkarpacie.pl